No, hello, hello. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór wszystkim. Serdecznie Was witam. Miło Was widzieć. Najnowsze doniesienia z Anglii, z Wielkiej Brytanii zalinkowałem. Oczywiście też jest artykuł zalinkowany o Wielką Brytanię. To nie jest tak, moi drodzy, że świadkowie Jehowy mogą sobie pozwalać na wszystko i nic ich nie dotyczy. Prawo jest prawem i każdy musi sobie zdawać sprawę. Oczywiście film jest w języku angielskim, lecz można tłumaczyć po polsku. Jest tam taka opcja, automatyczne tłumaczenie na różne języki i można sobie wybrać język polski. Oczywiście sobie skopiowałem na dysk twardy. Temat dzisiejszych informacji live'a jest bardzo istotny i bardzo ważny. W sumie najważniejszy. Sędzia orzeka przeciwko świadkom Jehowy w sprawie postępowania opiekuńczego i religijnego obowiązku zachowania poufności, czyli zasada, jaką sobie wymyślili, zasada spowiedzi. I co ciekawe tutaj jest, Sąd Najwyższy orzekł, że prawa dzieci przeważają nad poufnością, gdy ujawnienie informacji o domniemanych nadużyciach następuje ministrom religii. Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii. Więc nie jakiś sąd okręgowy, sąd rejonowy. Nie. Z grubej berty. Sąd Najwyższy. Prawa dzieci powinny być chronione. Bez względu na jakąkolwiek denominację wyznaniową, jakikolwiek kult. Nie może być tak, że statut Świadków Jehowy w Anglii, w Polsce, gdziekolwiek na ziemi, w kraju, gdzie urzędują ministrowie kultu strażnicy, będzie ponad prawem danego kraju. Wyobrażacie to sobie? Że w Polsce Świadkowie Jehowy są bezkarni? Że nie można ich pociągnąć do odpowiedzialności? Ja sobie tego nie wyobrażam. A wy? Starsi Świadków Jehowy, odpowiednik ministrów, nie zakwestionowali nakazu ujawnienia Radzie informacji o zarzutach wykorzystywania seksualnego wobec ojca, który był członkiem ich zboru. Nie zakwestionowali tego. Sędzia Livien odrzucił twierdzenie, że materiał ten był objęty przywilejem zwyczajowym przeciwko ujawnieniu informacji uzyskanych podczas spowiedzi lub porad duchowych. Zachęcam Was do głębokiej analizy tego dokumentu prasowego, ponieważ obiecałem Patty, że dzisiaj właśnie będzie akurat o tym filmie, gdyż no,
niewielu z nas zna język angielski i na WhatsAppie, na grupie wsparcia powiedziałem, napisałem, że właśnie to będzie tematem, że ja po prostu przeczytam mniej więcej o czym mówi właśnie ten nasz aktywista XJ, świadek. Dzisiaj, żeby udowodnić komuś winę, to trzeba mieć niezbite dowody. I czy dzisiaj mamy mocne dowody na to przeciwko kultowi Strażnica, jako my, jako eksowie byli, którzy poświęcili mnóstwo lat swojego życia i dóbr materialnych na potrzeb kultu Strażnica. Czy możemy im wytoczyć proces? Tak, możemy to zrobić. Wszyscy razem, gdy się zjednoczymy, możemy im taki proces wytoczyć. Tylko to jest kwestia dokładnego zgrania się i zjednoczenia się ponad wszelkimi podziałami. Żeby nie było po prostu tak, że kłótnie jakieś, jakieś niesnaski, jakieś tam bla, 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 to jest zupełnie niepotrzebne. I właśnie idąc tym tokiem rozumowania, Sąd Najwyższy orzeka, że prawa dzieci przeważają nad poufnością, czyli poufność nie może być ponad prawem dzieci, ponad prawem ludzi, którzy są gnębieni, którzy są okradani, mordowani, zabijani, nie mają możliwości do własnych decyzji, co do leczenia, wykształcenia i wyborów swojej, i wyboru swojej przyszłości. A to wszystko ogranicza wbrew deklaracji praw człowieka kult Strażnica. I chyba się tym, chyba, no nikt z tym nie będzie polemizował ani dyskutował. Także moi drodzy, zapoznajcie się z tym materiałem. Ale zgodnie z obietnicą danej partii przeczytam. Nie jest tego dużo, ale informacje są bardzo ważne, wręcz najistotniejsze. Jeszcze raz tutaj przypomnę, sędzia Livien odrzucił twierdzenie, że materiał ten był objęty przywilejem zwyczajowym przeciwko ujawnieniu informacji uzyskanych podczas spowiedzi. Przeciwko, tutaj pokażę wam, bo to jest trudno odczytać, przeciwko, o to jest tutaj, przeciwko właśnie, no, przeciwko kultowi Strażnicy, może będę tak króciutko ujmował, tak nazwa umowna, stwierdziła, że prawa dzieci z artykułu 6 i 8 przeważały nad prawem artykułu 9 Świadków Jehowy do poszanowania praktyk religijnych. Chodzi tu o statut angielski. Tak, artykuł 9 Świadków Jehowy, czyli chodzi o statut, na którym mi też bardzo zależy, żeby go uzyskać. Starsi A i B złożyli wniosek o uchylenie wezwania świadka wydanego przez HHJ Singleton QC w dniu 29 listopada 2019 roku, a więc sprawa pierwsza. Ten artykuł został zredagowany 13 lutego 2020 roku, a więc sprawa naprawdę bardzo świeża. I jak najbardziej trzeba to przekazywać dalej, ujawniać. Livien powiedział, wniosek porusza ważną kwestię dotyczącą okoliczności, w których można się oprzeć ujawnieniu ze względu na religijny obowiązek zachowywania poufności, czyli
tajemnica spowiedzi, na którą powołują się ministrowi kultu strażnicy. W kontekście zarzutów wykorzystywania seksualnego dzieci, fakty w tej sprawie budzą bardzo duże zaniepokojenie ochroną dzieci w społeczności i Świadków Jehowy. I brawo Sądowi Najwyższemu Wielkiej Brytanii, że nie uląkł się kultowi strażnicy. E to dziewczynka w wieku 12 lat, a F to chłopiec w wieku 10 lat. W lipcu 2019 roku A poinformowała policję, że ich matka w 2016 roku powiedziała starszym, że ich ojciec wykorzystywał seksualnie E, czyli tą dziewczynkę 12-letnią. Czyli proceder, straszliwy proceder zbrodni przeciwko ludzkości, bo pedofilia jest zbrodnią przeciwko ludzkości, tak jak wojna czy masowe mordy, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Powiedziała, matka powiedziała w 2016 roku, a więc 4 lata temu, że ojciec wykorzystywał seksualnie tą dziewczynkę 12-letnią. Policja przekazała sprawę służbom społecznym, a ojca aresztowano, ale zwolniono za kaucją, a dzieci umieszczono później w rodzinie zastępczej. Zobaczcie, rodzina całkowicie rozwalona, rozbita w drobny pył, w drobny mak. A ministrowie kultu strażnicy ukrywają to przed organami ścigania, przed policją, przed różnymi rządowymi organizacjami, które mają chronić społeczeństwo, w tym również dzieci. HHJ Singleton nakazał Lan Shire'owi złożenie i doręczenie oświadczeń od A i B, czyli chodzi tutaj o tych ministrów starszych, w których zbadali zarzuty wysunięte przez E i przedstawili różne dokumenty. Odmówili. A HHJ Singleton wydał wezwanie świadka, czyli zobaczmy, odmówili, nie udzielili żadnej informacji, zostali wezwani, lecz zmowa milczenia, prawo omerta, które obowiązuje w mafii, prawo omerta, wygooglujcie sobie, co to jest prawo omerta w Googlach, to się dowiecie, na czym polega zmowa milczenia przed organami ścigania. A i B argumentowali w tym wyzwaniu, że mają duchowy obowiązek nieujawniania poufnych komunikatów religijnych, czyli statut Świadków Jehowy w Anglii, tak jak i w Polsce, w Rumunii, w Niemczech, w Australii, nakazuje milczenie, nieujawnianie. Przecież to woła o pomstę do nieba. Naprawdę, to woła o pomstę do nieba, moi drodzy. To jest niebywałe. I oni twierdzą, że Bóg posługuje się ich religią, że to jest jedyny kanał łączności Boga między ludźmi, z ludźmi. Przecież to jest farsa. To jest autentyczna farsa. To nie może być prawdziwa religia. Oczywiście w założeniu głównym, jeśli chodzi o nazwę. Nie, to nie jest, to jest coś niebywałego. Powinni z miejsca być ścigani, rodzice powinni powiadamiać. Każdy człowiek, który wie o tym, że jakiś pedofil, że jakieś zagrożenie, czy ktoś tam planuje morderstwo, czy cokolwiek innego, czy jakieś złodziejstwo, powinien zgłaszać do władz. I oni zasłaniają się Biblią. Oczywiście też to jest kwestia umowna, bo to jest ich przekład, nie normalny przekład, tylko ich przekład. Argumentowali w tym wyzwaniu, że mają duchowy obowiązek nieujawniania poufnych komunikatów religijnych.
Ale Livien J odrzucił to. Powiedziała, czyli pani sędzia, kobieta. Nie ma dowodów na to, że materiał poszukiwany przez wezwanie świadka był w jakikolwiek sposób spowiedzi lub zbliżony do spowiedzi. Więc to nie była spowiedź. To było udzielenie informacji. No ale kwestia nazewnictwa, tak? No można to, oni sobie to, ministrowie kultu strażnicy sobie to podpieli pod spowiedź. Czyli zobaczcie, wszystkim można manipulować, nawet i wypowiedziami najzwyklejszymi. Ktoś zgłasza, a ten mówi, no bo to jest spowiedź, ja mam tajemnicę spowiedzi. Wygląda na to, że oskarżenie o wykorzystywanie seksualne zwróciło uwagę starszych, ponieważ matka je zgłosiła. A nie dlatego, że ojciec przyznał się do nich starszych lub szukał pomocy duchowej. Zobaczcie, mama zgłosiła, a ojciec się nie przyznał, więc to nie była spowiedź. To było po prostu udzielenie informacji o zaistniałym fakcie. Zaistniał fakt wykorzystywania seksualnego dzieci przez ich ojca i po prostu matka to zgłosiła. A starsi po prostu od razu mordę, kolokwialnie mówiąc, na kłódkę i żadnych informacji nie udzielają. Utrzymywała również, że poszukiwany materiał Lancashire nie dowodzi, że stanowi duchowe poradnictwo i że nawet jeśli tak było, w polityce kongregacji stwierdzono, że rozmowa jest równoznaczna z poradą duchową, ale wskazuje, że dziecko może ryzyko szkód, oczywiście to tłumaczył wujek Gogle, zostanie ono przekazane w zakresie niezbędnym do zapewnienia, że przedstawione tu zasady i procedury będą odpowiednio przestrzegane, aby chronić dzieci. Bullshit, bzdura. Nie ma czegokolwiek w kulcie strażnica, jakichkolwiek praw, zasad, które chronią dzieci, chronią osoby w podeszłym wieku, mężczyzn i kobiety, dzieci. Nie ma, a także młodzież nie ma. Sędzia powiedział, wydaje się, że istnieje silne podejrzenie, że opublikowane przez własne wytyczne kongregacji nie były przestrzegane nie tylko przez A i B, czyli tych ministrów kultu strażnicy, ale także przez osoby starsze w zborze. Z punktu widzenia ochrony dziecka jest to bardzo niepokojące, zwłaszcza dlatego, że dokumenty polityczne są dokumentami, które wydają się być sporządzone na potrzeby publicznej konsumpcji, ale nie są skuteczne w ochronie dzieci. Publiczna konsumpcja, zobaczmy, czy w Polsce, gdziekolwiek, na jakiejkolwiek sali spotkań widnieje statut świadków Jehowy w Polsce z 2014 roku, który był złożony 13 maja tegoż roku. 1 000 000 złotych każdemu, kto mi wskaże taką salę spotkań w Polsce. 1 000 000 złotych dla każdego. Nie ma, nie było i nie będzie. Okazuje się, że kult strażnica jest ponad prawem każdego rządu, każdego państwa. To jest państwo w państwie, taki mini Watykan w każdym kraju. Mark Smulian jest autorem tej informacji. Znaczy się ten dziennikarz, tak. To jest odnośnie tego filmu po angielsku. Oczywiście tam jest tłumaczenie, tylko że to jest tłumaczone przez Google, więc nie do końca mogą być zrozumiałe napisy w języku polskim. Dlatego tutaj przedstawiłem ten właśnie materiał na gorąco, na żywo. Oczywiście tu mam jeszcze wydruk. Inny, oczywiście też go skopiowałem, bo to jest ten sam.
Więc, moi drodzy, szlachetni ludzie, trzeba to nagłaśniać. My w Polsce, ja chcę nawiązać łączność, kontakt w ogóle z tym ex-analizer, z tym człowiekiem w Anglii. Mam nadzieję, że mi się to uda. Chcę to zrobić jak najszybciej. O, tutaj odniosę się troszeczkę do czatu. Piotrek, podajesz, że jest jakiś news ze Szwecji. Tak, bo w Szwecji też jest proces przeciwko propagandzie filmów dla dzieci, które są uznawane za autentyczne, czyli to, co dzieci oglądają, to kult strażnica w ogóle przedstawia jako przyszły fakt, który będzie miał miejsce. Czyli to, co dzieciom się przedstawia w filmach, dzieci mają w to uwierzyć, że tak będzie. I jest to procesowane w Szwecji przeciwko kultowi strażnica. Naprawdę trzęsie mnie w środku z tego powodu, że osoby, które słyszą te informacje, widzą, nie przyjmują tego za fakt. Nie przyjmują tego. Zresztą mają w swoich zwojach tak wbite, że to wszystko są kłamstwa, że to jest wszystko nieprawda. Wiecie, co wam powiem? Kiedyś Lenin powiedział, że religia to jest opium dla ludu. Ja walczyłem z tą myślą, z tym stwierdzeniem Lenina, ale faktycznie religia jest jak narkotyk. Religia jest naprawdę jak narkotyk. Bez religii ludzie po prostu szaleją. Muszą, powiem kolokwialnie, ćpać religię, żeby po prostu funkcjonowali. A ja jestem bezwyznaniowiec. Ja w ogóle nie należę do żadnej, jakiejkolwiek denominacji. Wywaliłem to w piec, dosłownie. Ja nie muszę wierzyć, tak jak mi ktoś mówi i każe mi albo... Nie, ja mam swój rozum i mam swoje serce. Jestem niezależny od nikogo z ludzi. I nie będę wierzył żadnemu człowiekowi, który będzie mi mówił o Bogu, mówił o Biblii, jakieś tam wykłady biblijne. Bzdura. Dla mnie to jest totalna bzdura. Stwórca mnie wyposażył w rozum, w umysł i serce, w uczucia. I mam z nich korzystać, a nie korzystać z innych ludzi, którzy mogą mnie okłamywać. Zresztą okłamywano mnie przez tyle lat. Więc dlatego już jestem po prostu bardzo wyczulony na... Już czuję swąd. Stąd czuję swąd jakiejś denominacji, która chciałaby mi tam znowu zakłócić moje normalne, zdroworozsądkowe myślenie. Moi drodzy, zdroworozsądkowe myślenie to jest coś, czego nie kupi się również w sklepach. Kupi się mleko, chleb, cukier, wędlinę, obojętnie, no żeby po prostu odżywiać organizm fizycznie. Ale czy kupi się w sklepie zdroworozsądkowe myślenie w postaci jakiegoś produktu? Zastanówcie się nad tym. Czy się kupi zdroworozsądkowe myślenie? Ja znam odpowiedź, a wy? Także przedstawiłem wam najświeższe wiadomości z Anglii, ponieważ w Polsce mało kto wie o pewnych wydarzeniach, jakie mają miejsce za kanałem La Manche lub we Francji, w Australii, za oceanem. Chciałbym się też odnieść, żeby zaglądali
zaglądnęli, czy w ogóle rozpoczęli zakłócenia. Zakłócenia w sieci, żebyście po prostu odnieśli się do bloga Jędrusiowy, żebyście zaczęli po prostu tam naprawdę szperać, szukać informacje, które wam tam wkleiłem, wciepłem wam tam. Jedno jest pewne. Nauczyłem się zdroworozsądkowo myśleć. Ani strach, bo co, czym jest strach? Pomyślcie, czym jest strach? Jeżeli żyjesz, człowieku, uczciwie, tak, uczciwie żyjesz, to czego się będziesz bał? Powiedz mi. Jeżeli zaczniesz kraść, możesz się nie bać, ale po pewnym czasie jednak gdzieś tam to sumienie zacznie po prostu oddziaływać. I przeważnie tak jest, że ono oddziałuje po jakimś czasie. Ministrowie kultu strażnicy, którzy szeryfowie, czyli starsi zboru, strażnicy kultu doktryn i dogmatów, strażnicy korporacji, spółki akcyjnej, czymią ludzi w imadle? Tak, czymią ludzi w imadle. Wiecie, co to jest imadło. Ale to imadło ktoś może przyjść i może zacząć odkręcać. No właśnie, naszym zadaniem jako eksów jest odkręcanie tego imadła, żeby stamtąd ludzie mogli zacząć wychodzić, czyli oczywiście, jeśli ludzie zechcą sami to zrobić, żeby zaczęli wychodzić z kultu strażnicy. No tego ja nie wiem, Archibald Kowalski, czy ogłosili wyrok, muszę to po prostu sprawdzić. Także no jedno jest pewne. Jedno jest pewne, moi drodzy, roztomili ludkowie. O, tutaj Lisu piszesz, sam doświadczyłem, powiedzmy, taki strach czy stres, jak nie poszedłem na zebranie albo do służby. Ja się tobie nie dziwię. Wiecie, jakie ja przeżywałem stresy w służbie? Nawet sobie tego nie wyobrażacie. Oczywiście każdy z was inaczej przeżywa stres. Tak. Każdy z nas inaczej przeżywa stres. Chomiczek KK, mówisz nieprawdę. O czym mówię nieprawdę, człowieku? Przedstaw argumenty. Stwierdzasz, mówisz nieprawdę. No to uzasadnij. Jaka jest nieprawda i w czym? Napisz. Masz coś do powiedzenia? Pisz. Ale pisz zgodnie z faktami, a nie. Wrzucasz hasło, mówisz nieprawdę. I kicha, i nic więcej. Na tym polega według ciebie wymiana argumentacji, argumentów? Ja przedstawiłem dokument, jak mówię nieprawdę. Czyli według ciebie, chomiczek KK, sąd orzeka przeciwko świadkom Jehowy w sprawie postępowania opiekuńczego i religijnego obowiązku zachowania poufności według ciebie. To jest... No chłopie, czyście się szaleją na ja, czy jak? A piszesz, mówisz nieprawdę. Do mnie to kierujesz te słowa, do Lisu kierujesz te słowa jakoś tak. Chomiczek, enigmatycznie piszesz. No nie wiadomożesz. No coś ty.
Brawo, Lidia, brawo, brawo, dokładnie, tak trzymaj, tak trzymajcie. 5 godzin, ale zobaczcie, zdroworozsądkowe myślenie. Jak ktoś się nażre narkotyków, nażre się, nażre, to jest celowo powiedziane, nażre się, to musi iść na odwyk. Wbijają mu tam szpile i go po prostu czyszczą mu organizm. I każdy z nas musi też zacząć czyścić swój umysł i swoje serce z tego z tych toksyn religijnych, z tego opium, bo w sumie to jest moje zdanie. Każda denominacja to jest opium, to jest narkotyk. Każda, jakakolwiek jest każda. Tak. Ponieważ przeciwko tej pani toczy się postępowanie karne. Tak, zobaczcie, została zablokowana, ponieważ toczy się postępowanie karne. Ewentualnie sama musiała coś tam zrobić. Ja nie mam takich informacji, więc nie będę się wypowiadał, ale nie mówmy teraz o tej pani, bo nie o to chodzi, żeby o niej była, jest temat, tylko temat dotyczy Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii, który orzeka przeciwko świadkom Jehowy. Chcieli ukrócić, zatuszować w Stanach Zjednoczonych. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych też po prostu pokazał im, gdzie jest ich miejsce. I mam nadzieję, że praktycznie każdy kraj zacznie dokładnie to samo robić, przyglądać się i nie tylko przyglądać się, ale po prostu badać te sprawy kultu strażnicy. Nie, ta pani nie chodzi o to, że ona zwalczy z tą fałszywą organizacją. Nie. Ona walczy ze wszystkimi ludźmi. Mam prośbę. Proszę nie wprowadzać tutaj osoby trzecie, które deprecjonują innych ludzi w sposób chamski, ordynarny. Powiem jeszcze raz na koniec. Przeciwko tej pani toczy się sprawa w prokuraturze. Ponieważ jeżeli ktoś narusza czyjeś dobra osobiste, to już nie chodzi o walczenie z organizacją tu strażnicy, tylko chodzi o walczenie przeciwko drugiemu człowiekowi. Naruszanie czyichś dóbr osobistych w sposób bezprawny ma takie konsekwencje. Jeśli kult strażnica narusza prawa człowieka, prawa deklaracji człowieka, praw człowieka, konstytucji, jeśli chodzi o wolność sumienia i wyznania, to jest naruszanie również, to są sprawy karne, to jest naruszanie dóbr osobistych i nie tylko. Także proszę nie wprowadzać osób trzecich, które nie mają związku z danym tematem merytorycznym tego live'a. Proszę tego nie robić, bo ja takie będę usuwał takie komentarze. Trzeba się skupiać na tym, co jest najistotniejsze i najważniejsze. Walka. Wszyscy wiemy słowa i znamy słowa Pana Chrystusa Jezusa. Kto od miecza wojuje, od miecza ginie. Kult strażnica zaczął walczyć mieczem, tak, przeciwko człowiekowi, przeciwko jego przyrodzonemu prawu do samodzielnego decydowania o swoim losie, o swoim życiu. Więc to wraca na ich głowy. Od miecza wojują, od miecza zginą. Od kłamstwa wojują, od kłamstwa zginą. I to się tyczy każdego człowieka. Jeśli ktoś jest nieuczciwy,
nierzetelny w przekazie informacji, taji fakty, wprowadza w błąd, to musi tego ponieść konsekwencje. Albo też narusza czyjeś dobra osobiste w sposób nieprawny. Jeżeli na przykład ja nie zgadzam się na coś, a ktoś to łamie, to znaczy narusza moje prawa. I dlatego osoby, które tak postępują, są pociągane do odpowiedzialności. To nie powinno nikogo dziwić. Trzy kominy. Tobie się wydaje, że to, co świadkowie mówią, a jest zgodne z prawdą biblijną, to jest fala nośna, na której przemycają swoje nauki, aby wymusić na wiernych pewne zachowania. A ja ci powiem, że ja się z tym nie zgadzam. Wiesz dlaczego? Bo tam nic nie jest zgodne z prawdą biblijną. Nic. Zero. Nul. Nul, nul, nul. Do potęgi kosmicznej. Nie ma nic zgodnego z prawdą biblijną, którą mówią esiotki. Nie ma. Trzy kominy nie ma. I ja jestem o tym przekonany. Bo trzeba sobie zadać pytanie. Powiedz mi, słyszałeś o Greberze, na który się powoływali, a on był spirytystą, żonę miał spirytystkę? I co tam może być według przykładu spirytystów? Co może być zgodnego z prawdą? Westcott i Hort, Thompson i wielu, wielu innych. Przecież tak naprawdę to na Biblii zrobiono takie przekręty, że się w głowie mieści. To jest oczywiście moje zdanie. Ja szanuję twoje zdanie i nie będę tutaj z tobą polemizował, tylko mówię, że ja się nie zgadzam, że oni coś tam mówią zgodnego z prawdą. Bo co mówią zgodnego z prawdą? Powołują się na przykład na list drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział od 1 do 5, mówiąc wszystkim ludziom, że w dniach ostatnich będą tacy, a tacy ludzie. To mówią również inne przekłady. Ale oni poszli dalej. Napisali tam, według ich przekładu, że będą ludzie wyzuci z naturalnych uczuć. I teraz pytanie. Jeśli się dzieje zbrodnia przeciwko ludzkości, jeśli chodzi o dzieci i nie tylko, no ale w tym szczególnym znaczeniu dzieci są, przecież powinny być pod wszelką ochroną państwa, przede wszystkim swoich rodziców i państwa, dzieją się takie rzeczy i oni milczą, bo sobie ustanawiają jakieś własne prawidła, czy to nie oni są wyzuci z naturalnych uczuć? Powiedz mi, trzy kominy, co to jest być wyzuty z naturalnych uczuć? Prawda? Wyzucie z naturalnych uczuć powoduje... No co powoduje? Że wszelkie zło, które się dzieje, po prostu jest akceptowane. Przyklaskuje się temu złu, tej niegodziwości, niesprawiedliwości. I to robi kult strażnica. A ja się na to nie godzę. Absolutnie. Na jakiekolwiek formy przemocy fizycznej, emocjonalnej, tak zwanej kwestii umownej, duchowej, ja się na to nie godzę. Absolutnie. Nie. Nie ma mojej zgody na to. I nie będzie. Ponieważ że nie mam się bać ludzi.
Po co mam się bać ludzi, jeżeli staram się robić to, co do mnie należy? Żyć uczciwie, choć skromnie. A przecież mógłbym czynić zło, mógłbym. No, każdy z was na czacie mógłby robić to samo. Czynić zło. Prawda? Ale wy tego nie chcecie robić, bo zdajecie sobie sprawę, że to jest nie halo, że tak nie ma. To jakby wyglądał cały ten świat, jakby tak wszyscy zaczęli czynić zło. To byłby jedno wielkie wariatkowo. To byłby chaos. To byłaby anarchia. Każdy by sobie ustanawiał własne prawa. Własne widzimisię. Jakby wyglądał świat? Jakby zwierzęta wybijane na potęgę. Wystarczy sobie zobaczyć Afrykę. Wystarczy sobie zobaczyć Amerykę Południową, Australię. Kiedyś mówiłem na live'ie o tym, że religia białego człowieka zniszczyła kulturę Indian. Zajrzyjcie do historii. Zajrzyjcie na blogi Jędrusiowy. Tam jest tyle informacji, że to się w głowie nie mieści. Tylko trzeba chcieć. Ja chcę wiedzieć, więc wiem. I mam wiedzę na ten temat. Dlatego mam zdroworozsądkowe myślenie. Nie znoszę kłamstwa, nie znoszę fałszy i obłudy. Nie ma zmiłuj się dla kogokolwiek. Jeżeli ktokolwiek mnie okłamie, wypad. Nie ma. Koniec, kropka, szluz. Nic z tych rzeczy, moi drodzy. Moje sumienie mi tak mówi, koniec, kropka. Żadnych kłamstw, żadnej obłudy, żadnego fałszu, żadnych krzywd wobec innych ludzi. Jeżeli dają mi serce moi przyjaciele, to serce właśnie otrzymują z powrotem. I chciałbym podziękować wspaniałej, nazwałem moją przyjaciółkę Jagiellonką, Anna. A od razu mi się skojarzyło z królową Polski Jagiellonka za dary jej serca. Naprawdę powiem wam, że no właśnie. I to jest dla mnie wyznacznikiem, że ludzie są wspaniali, że mają szlachetne serca. Nie patrzę na mankamenty takiej, wiadomo, stanu grzesznego i niedoskonałości, bo ja jestem niedoskonały, ja jestem grzesznikiem. Ja nie myślę o sobie więcej, niż powinienem myśleć na swój temat. Mam swoje zdanie o sobie, zdroworozsądkowe. Potrafię się z siebie śmiać, potrafię płakać, potrafię się cieszyć i co? I jest to grzechem, że ja taki jestem? Nie, ja się z tym czuję dobrze, bo ja staram się żyć samym sobą w zgodzie. I jeśli ja chcę żyć samym sobą w zgodzie, to i chcę żyć w zgodzie z ludźmi. Praktycznie z każdym. Pojechałbym do Japonii i myślicie, żebym sobie w Japonii nie poradził? Dogadałbym się z Japończykami. Pojechałbym do Australii, do aborygenów i myślicie, że co? Nie dogadałbym się z aborygenami? Też bym się dogadał. Bo, moi drodzy, ludzie potrafią wyczuć wnętrze człowieka, wibracje, jakie są, czy są prawdziwe, faktyczne, uczciwe, czy są takie nie halo, takie zafałszowane. Mnie nie zależy na jakimkolwiek, żebym komukolwiek zazdrościł. Po prostu chcę, żeby było dobrze na ziemi, żeby ludzie żyli ze sobą w zgodzie, byli po prostu naprawdę mili dla siebie, ale oczywiście nic na siłę. Także no to są moje przemyślenia, oczywiście wy swoje i no czatu do waszych komentarzy. Tak, to tak, że trzy kominy, że chcą prawomocnić swoje nakazy, ale wiesz, oni mają nakazy nie z ich nawet przekładu książki, tylko ze statutu. Tam są nakazy. No, przecież gdybyśmy wszyscy wcześniej wiedzieli,
o istnieniu statutów z lat z 1923 roku, statut Świadków Jehowy w Polsce, z 31, z 40, później 1995, później 2014. Tylko powiem wam wprost, bez ogródek, ludzie są leniwi, żeby się dowiadywać. Ludzie naprawdę mają czasem lenia, nie chcą. Ale ja jestem głodny wiedzy i ja chcę wiedzieć. Dlatego nie chodzi o to, żebym się zmuszał, tylko po prostu wiedza jest dla mnie czymś bardzo ważnym. I wtedy ja mogę z kimś porozmawiać na dany temat. Zetrzeć się na argumenty. I na tym polega wymiana myśli. Ale na zasadzie szacunku, godności, poszanowania czyichś decyzji. Tylko tyle. I aż tyle. Nie jest to popularne w świecie. Nie. Uczciwość dzisiaj nie jest popularna w świecie. Raczej cwaniactwo, wygodnictwo i lenistwo. To jest dzisiaj. Ale jak ktoś coś zrobi za kogoś, tak. Jak się za kogoś dowie. Dlatego was zachęcam, żebyście też brali udział w zdobywaniu wiedzy. Naprawdę to jest satysfakcjonujące i sami zobaczycie, jak się poczujecie, jak zaczniecie zdobywać wiedzę, jak to wpłynie na wasz zdroworozsądkowy umysł i myślenie i stan serca. Dobry wieczór, Opti, 56. No tak, moi drodzy słuchacze, internauci, subskrybenci, bracia w imieniu Chrystusa Jezusa i siostry, nie będziemy się spierać tutaj o sprawy doktrynalne czy dogmatyczne, bo nie o to chodzi. Każdy z was ma pełne prawo do samostanowienia o tym, co będzie, w kogo będzie wierzył, jak będzie wierzył. Tutaj raczej chodzi o kwestię zjednoczenia się wszystkich eksów przeciwko złu kultowi strażnica. I o tym jest też mowa. Zobaczcie, jak działają eksowie w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, jak działają we Francji, we Włoszech, w Rumunii. Tam też się dużo rzeczy dzieje, bo cierpią niewinni ludzie. Trzeba położyć temu tamę, trzeba położyć temu i powiedzieć stop. Trzeba powiedzieć stop. Nie, tak nie może być dalej. Jeśli nie zaczniemy myśleć o sobie w kategoriach pozytywnych, szlachetnych, to wszystko będzie kicha, to moje starania, moje wysiłki, czy kogokolwiek, gdziekolwiek na świecie, po prostu to będzie wiatr na pustyni. Nic z tego nie będzie. MGR. O co ci chodzi? No, ja nie rozumiem ciebie. O co ty mnie prosisz? Ja nikogo nie będę odblokowywał. Coś ty w życiu. Ja po prostu nie chcę zaśmiecać sobie swojego naszego. Oczywiście mówię tutaj o moich dziennikarzach, współpracownikach naszego kanału, bo oni też go współtworzą. Tak, Gabriela, jest dużo wspaniałych ludzi. Ja wcale nie przeczę, że nie ma. Ale ci ludzie nie mają nic do gadania. Właśnie oni są deprecjonowani. Oni są zastraszani. Boją się o swoje rodziny, o swoich krewnych. I to jest przykre. I to jest smutne.
na końcu łańcucha pokarmowego kultu strażnicy. Oni żyją jak pączki w maśle, a reszta żyje za $1 dziennie. Tak, tak to się ma. Reszta żyje za $1 dziennie, oni żyją jak pączki w maśle, ale przyjdzie czas, że im się to skończy. Na wszystko przychodzi czas. Na wszystko. Tak, bardzo dobrze określiłaś. Na końcu łańcucha, lecz ciało kierownicze ma taki wpływ na tych ludzi, że widzą dokument, a mówią, że to kłamstwo. Dokładnie. Czyli zgadzamy się z tobą, Gabrielo, w zupełności, że prawdę, naprawdę mówią, że to jest kłamstwo, a na kłamstwo mówią, że to jest prawda. Czyli teraz do trzech komin kieruję uwagę. Zobacz, trzy kominy. W którejś tam księdze biblijnej jest opisane, że prawdę nazywają kłamstwem, a kłamstwo nazywają prawdą. I to się odnosi do kultu strażnicy. Do tego się to właśnie odnosi. Oni są winni krwi ludzkiej. I to nie jest mój osąd. To nie jest, że ja ich osądzam, że ja jestem ich adwokatem, prokuratorem czy sędzią. Nie. Ja stwierdzam tylko fakt. Z dokumentów dostępnych w sieci stwierdzam taki fakt. I prędzej czy później zobaczycie, że to będzie procentować. Ale już kraje, które nie dadzą sobie w kaszę dmuchać, bo chodzi o podatki, chodzi o pieniądze, które są zabierane innym ludziom i nawet dzisiaj na grupie wsparcia był taki Maciek Sztur, płakał, ale on sobie robił jaja, mówiąc kolokwialnie, i tak mówi tak, no, że po prostu 2 miliardy złotych po prostu Sejm wysłupał i on się rozpłakał z tego powodu, no mówię wam, tak się rozpłakał z tego powodu, aż mu łezki zaczęły latać, że wreszcie coś takiego się stało, że 2 miliardy złotych dla potrzebujących. No ale se zrobił po prostu kabaret. No, wiem, no wy wiecie też, że Maciek Sztur to jest aktor, że jest kabareciarzem w ogóle i że robi takie sobie dowcipy po prostu, tak? No, można to też sparodiować w ten sposób, nie? Można. Także ja też to sparodiowałem w taki sposób. MGR. Ja nie wiem, o co ci chodzi, że tak po prostu tutaj próbujesz swoje przemycać jakieś tam i tak dalej. A co z wybaczaniem? MGR, o czym ty mówisz? O czym ty mówisz, MGR? O czym ty mówisz? Czy ty wiesz w ogóle, co to jest wybaczanie? Na czym polega wybaczanie? Czy powinno polegać wybaczanie? Bo myślę, że to, ja myślę, że ty po prostu nie wiesz, co to jest wybaczanie. Jak należy rozumieć wybaczanie? Tak, Kika Kin. Oczywiście, mówisz i masz. Proszę, proszę uprzejmie, zobaczcie. Byliśmy ofiarami ofiar. W tej książce są zawarte dokumenty, opowiadania ludzi, prawdziwe wydarzenia, prawdziwe fakty. Więc... Może zacytuję tutaj z ostatniej strony tej książki. Ostatnimi laty świadków Jehowy zaczęło w Polsce powoli ubywać. Z pewnością zjawisko byłoby znacznie szersze, gdyby nie praktykowany tam skrajny ostracyzm. Zerwanie wszelkich kontaktów z tymi, którzy odważyli się opuścić szeregi organizacji, w nawiasie, nie wyłączając tego rodziny i przyjaciół. Koniec nawiasu.
Niemal wszyscy byli świadkowie Jehowy, odczuli to piętno odrzucenia na sobie. Też odczułem to piętno. Idę, jestem w sklepie, mówię, dzień dobry. Czy jakby zobaczyli normalnie, nie wiem, ufolutka. Albo przechodzą na drugą stronę ulicy. I to jest religia, i to ma być religia, i to mają być ludzie, którzy Bóg błogosławi. No, to wszystko jest normalnie takie, pokręcone. Niektórzy z nich, nie mogąc pogodzić się z narzuconą izolacją, leczą się psychicznie, a nawet w skrajnych przypadkach popełniają samobójstwo i mają krew na rękach. Książka Byliśmy ofiarami ofiar jest naprawdę fantastyczna i dziękuję właśnie autorom takich publikacji i wszelkim innym za udokumentowywanie tego, co ma miejsce dla potomnych. A ktoś będzie mi mówił, wciskał mi kit o wybaczaniu. Po prostu źle pojęte myśli wybaczanie. Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i ureguluje sprawę, tak jak kult strażnica się powołuje nawet na słowa Chrystusa, i robią to celowo, a ja będę po prostu im wybaczał. No, głupota najwyższego lotu. Głupota najwyższego lotu. Ludzie. Głupota. Wybaczać ludziom, którzy po prostu wyrządzają ci celowo, specjalnie krzywdę. Jeśli by to robili... nieumyślnie. Ale jak ktoś ci wyrządza krzywdę umyślnie, przychodzi do twojego domu i ci przestawia meble, bo on mówi, ja muszę zrobić tak, jak ja chcę. To co, ja mam takiemu człowiekowi przebaczyć? No, głupota najwyższego lotu. Oczywiście, Barbaro, mieć. Trzeba szukać, szperać, dociekać, nie można fałszywie opowiadać. Dokładnie. Ja się tego brzydzę. Kiedyś powiedział mój przyjaciel, fantastyczny człowiek, właśnie jędrusiowy, na czym nie usiądzie pszczoła. Pszczoła nie usiądzie na gównie. A mucha? I tu macie odpowiedź. I tu macie odpowiedź. Zbliżamy się do godziny. Za niedługo będzie już koniec. MGR, wiesz co? Żegnamy reklamy. Ja tutaj będzie ktoś, będzie mi właził po prostu i będzie mi psuł. Nie. O nie. Ja mam MGR. No tyś się chyba zamienił. Zamienił się stryjek siekierkę na kijek. Co ty będziesz mi tutaj? Nie ma. Do widzenia. Żegnamy reklamę. Koniec. Kropka. Skończyłem. Ja wyjaśniłem, dlaczego ta pani została tak... musi ponieść swoje konsekwencje swojego zachowania. Krótka piłka, koniec, kropka. Nie będzie już tematu o tej pani. Skończyliśmy, żegnamy reklamy. Jak to mówi kiedyś pewien człowiek, żegnaj genia, świat się zmienia, coraz trudniej o jelenia. Auf Wiedersehen. Tak, detoks oczywiście musi trochę trwać, to wymaga czasu. Tak, ja o tym wiem, zauważyłem.
Tak, Tom, wybaczać, owszem, oczywiście powiem tak. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do wybaczania. Ja byłem w kulcie strażnica tego uczony i dokładnie tak będę działał. Jeśli będę widział, że jest i wiedział, że jest taka uzasadniona podstawa do wybaczania, będę to robił. Koniec, kropka, krótka piłka. Szluz. Tak, no, mówisz i masz, jak to się mówi, tak? Basiu, ja tą książkę dostałem od mojej serdecznej przyjaciółki na przeczytanie, do wypożyczenia. Nie kupiłem jej na Allegro. Nie kupiłem jej na Allegro. Dostałem wypożyczoną mi tą książkę i będę z niej korzystał. Znaczy się, ja muszę sobie ją przeczytać. Znaczy się rozgryźć. Przepraszam, temat. Może jeszcze przeczytam właśnie. Wielu wyznawców decyduje się odejść po zrozumieniu, jak bardzo dali się zwieść amerykańskiej centrali. Niemały wpływ na ich jakże trudne decyzje miało uświadomienie sobie błędnych i często zmieniających się doktryn w nawiasie, w tym fałszywie podawanych dat końca świata, czy ujawnione ostatnio na dużą skalę skandale pedofilskie. Oczywiście właśnie najnowszy skandal, znaczy się sąd, najwyższy sąd Wielkiej Brytanii, to są dane z 13 lutego 2020, ujawnił, że jest orzekł przeciwko kultowi strażnica. I to jest fantastyczna wiadomość, że rząd Wielkiej Brytanii nie da sobie grać jakiejkolwiek denominacji, w tym kultowi strażnica. I to jest piękne. W 2017 roku miały miejsce w Polsce pierwsze ogólnopolskie manifestacje byłych świadków Jehowy. Zakłócenia w eterze. Jeszcze raz tutaj. W 2017 roku miały miejsce w Polsce pierwsze ogólnopolskie manifestacje byłych świadków Jehowy, których z roku na rok przybywa, czyli duży odpływ jest z kultu strażnica w Polsce. Bardzo duży odpływ. Przerywając swe dotychczasowe milczenie, zaczęli przestrzegać inne osoby przed tym, czego sami doświadczyli w organizacji. Chcieli też pomóc świadkom Jehowy otworzyć oczy na skrywane fakty i sprowokować ich do samodzielnej oceny. Tu jest słowo klucz. Świadkom Jehowy tym na samym dnie jest trudno ich jest doprowadzić do samodzielnej oceny. Samodzielna ocena. Wszystkie fakty, wszystkie dokumenty przejrzeć, zobaczyć, przeczytać i dokonać samodzielnej oceny. To dopiero jest szok, jak taka osoba zaczyna dostrzegać to wszystko. Niniejsza książka udziela głosu tym, którzy sami przekonali się o negatywnym wpływie doktryn organizacji Świadków Jehowy na własne życie. Byliśmy ofiarami ofiar. Wspaniała książka. Mam nadzieję, że będę z niej też korzystał na live'ach. Będę tutaj opierał się. Biblijna zasada. Pedofilia dwóch świadków. Dwóch świadków, a pedofilia.
biblijna zasada, pedofilia. Czwarty. Bardzo trudny temat. Tu są ciekawe inne artykuły. Na przykład piątka. Czy Bóg zakazuje transfuzji? Też ciekawy temat. Odnośnie doktryn. Zaraz. O, niespełnione przepowiednie, zmieniająca się doktryna. Conley, Russell, Rutherford, Knorr, Jaracz i następni w kolejce. Panowie, którzy sami wymyślają doktryny, sami wymyślają dogmaty, a zarzucają Kościołowi katolickiemu, innym denominacjom, że to jest fałszywa religia. Zobaczcie. Ja nazywam rzeczy po imieniu, a oni niczym się nie różnią od tych pozostałych denominacji, bo są tacy sami jak te denominacje. Jeśli tamte kłamią denominacje, to świadkowie też kłamią. Krótka piłka. Albo wszyscy mówią prawdę, albo wszyscy kłamią. No rachunek jest prosty. Czy trzeba jakiś rachunek prawdopodobieństwa? No człowieku, jeśli twoja rodzina kłamie. Przodkowie kłamali. A ty mówisz, że twoja rodzina i przodkowie mówili prawdę. I mówisz, że to inne rodziny kłamią i kłamali. To rachunek jest prosty. Wszyscy są kłamcami. Do widzenia. Ale jeśli twoja rodzina mówiła prawdę, no to wszyscy ludzie mówią prawdę. Rachunek jest prosty. Nic dodać, nic ująć, moi drodzy. Tak, to jest fantastyczny wyrok. Fantastyczny wyrok. Zachęcam do... Wydrukujcie sobie, rozpowszechniajcie te informacje gdziekolwiek. Rozmawiajcie z innymi ludźmi. Pobudzajcie do samodzielnej oceny, do samodzielnego, zdroworozsądkowego myślenia. To jest potrzebne. To jest bardzo ważne. Jeśli ktoś nie wnosi czegoś, jakiegoś dobra ze swojego serca dla drugiego człowieka, przychodzi tutaj, po prostu mile jest żegnany. Życzę wam wszystkiego dobrego. Jak najlepiej. Z tego serca naprawdę nieba bym wam przychylił. Dlatego mówię, niech wam niebo błogosławi. Chcę się tutaj jeszcze sposiłkować. Właśnie taką książką, którą dostałem od serdecznego przyjaciela Kazimierza. Naprawdę fantastyczny człowiek. Po prostu serce na dłoni. I wielu jest takich, mam takich przyjaciół z sercem na dłoni. Książka mówiąca o wywieraniu na wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. I tutaj króciutki fragment książki. Tutaj akurat z tej okładki wam zacytuję, jeśli zechcecie posłuchać. Życie współczesne różni się od dawniejszego. Wskutek ogromnego postępu technologicznego mamy obecnie do czynienia ze zalewem informacji, ze wzrostem liczby możliwości i stojących przed nami wyborów, z ekspozycją
przepraszam, z eksplozją wiedzy. Tak, internet rozpoczął eksplozję wiedzy. Musimy jakoś przystosować się do tej lawiny zmian. Jedna z takich adaptacji wiąże się ze sposobem, w jaki podejmujemy codzienne decyzje. I co ciekawe, wielokrotnie na wykładach kultu strażnicy też słyszałem o tym w wykładach, że podejmujemy codziennie decyzje, jakie one są. Czy są właściwe, czy są niewłaściwe. Nawet już do takich drobiazgów, drobiaszczków, jaki krawat założyć, jak sobie paznokcie pomalować, jakie buty ubrać, jaki sweter założyć, jaki garnitur. No masa takich drobiazgów. Mówi o kulcie strażnica. Chodzi o podejmowanie decyzji. Jak to się ma do później tego, jak Bóg rzekomo się na to zapatruje. Dalej w tekście. Choć wszyscy pragnęlibyśmy w każdej sytuacji podejmować decyzje rozważne i przemyślane, postać i tempo współczesnego życia często uniemożliwiają nam refleksję oraz staranne rozważenie wszystkich za i przeciw. Czyli zobaczmy, czego wielokrotnie nam brakuje i czasami mi brakuje, mnie. Staranne rozważenie, tak zwane refleksje. Za i przeciw. I rozważenie wszystkich za i przeciw. Coraz częściej jesteśmy zmuszeni podejmować decyzje o uleganiu innym w zgoła odmienny sposób. Drogami na skróty, na podstawie tylko jednej, ale ważnej i wiarygodnej informacji. Ale czy wszystkie są wiarygodne i ważne informacje? To jest właśnie cytat książki Roberta Cialdiniego. Także ja się bardzo cieszę, że mam wspaniałych przyjaciół, którzy mi udostępniają naprawdę fantastyczne książki, fantastyczną wiedzę. I powiem wam, gdybym miał możliwości, to ja wielu z was bym tak samo wysłał, żebyście mieli. Tak, ja bym się z wami chętnie podzielił. Także moi drodzy, czas kończyć. Tak, jak mówisz Basiu, cieszmy się z tego wyroku w Anglii. Szkoda, że teokratyczna szkoła służby beznadziejnej zakończył pracę. Bardzo naprawdę fantastyczną robotę zrobił. Mam nadzieję, że kiedyś znowu może coś tam jeszcze zrobi, nakręci, jak będzie coś bardzo istotnego i ważnego. Wszystkim życzę dobrej nocy. No i trzymajcie się, moi drodzy. Niech wam się darzy. Mam nadzieję, że te informacje, które dzisiaj padły, zostały przekazane, że zaglądacie na blog Jędrusiowy, zaczniecie tam też szperać i szukać, a naprawdę zobaczycie różnicę między stanem wiedzy, jaki macie teraz, a jak tam zaczniecie zaglądać i rozważać i zastanawiać się nad tematem podanym przez felietonie, przez Jędrusia, przez blog Jędrusiowy, to zobaczycie zupełnie inne, no zobaczycie coś, czego może nie dostrzegacie teraz. Ja powiem wam, zrobiłem takie oczy, takie, jak zacząłem czytać właśnie informacje. Nie tylko takie oczy zrobiłem, ale chodzi o moje serce i umysł. Bardzo mnie to wzbogaciło. Zobaczcie, człowiek, który szuka, znajdzie to, co jest dobre. I to będzie dla niego w życiu bardzo przydatne, bo będzie wiedział, będzie umiał sam zadecydować, jaki wybór należy zrobić i jaką podjąć decyzję, z kim się przyjaźnić, z kim tego nie robić. I przestanie się bać, nie będzie miał strachu.
Bo jak żyjesz uczciwie, to czego masz się bać? Powiedz mi, czego? Bóg cię... Nie. Odrzucam słowo Bóg, bo to jest kwestia umowna. Bóg dla mnie to jest kwestia umowna nazwy kogoś lub czegoś. Kiedyś tak nie myślałem, ale teraz zacząłem tak myśleć. Nazwy umowne. Stwórca nie jest nazwą umowną, bo Stwórca tworzy. To, co widzę na zewnątrz, księżyc, gwiazdy, galaktyki, znaczy się planety, przez lunetę wspaniale oglądam księżyc. Wiem, że ktoś to tam umieścił i dla mnie to zrobił Stwórca. Więc jest to osoba. Ktoś potężny, działający na rzecz ludzi, dla dobra ludzi. Ale Bóg to już jest po prostu nazwa umowna. Dlatego ja do tego tak podchodzę. Dzięki blogowi Jędrusiowi, bo tam też są bardzo ciekawe informacje i bardzo ciekawe felietony. Możliwe, że będzie jutro. Możliwe, że będzie jutro. Nie chciałbym, wiecie co, nie chciałbym robić live'ów codziennie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o zrównoważony pogląd na informacje i wiedzę. Zachęcam was samych do tego, żebyście też rozglądali się, szukali wiedzy, informacji. Blog Jędrusiowy jest na wyciągnięcie ręki, umysłu, wzroku i serca. Tak samo inne kanały. Zenon, Stowarzyszenie Wariant B też nadaje na żywo. Ale najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy się wszyscy zjednoczyli. Wszyscy eksowie na całej ziemi. Wystosowali taki manifest. Bo naprawdę możemy zmieniać prawo na lepsze. Dla naszego dobra i szczęścia naszych bliskich, rodzin, naszych dzieci, krewnych. Tak, moi drodzy. Kończąc z takim przesłaniem do was i do wszystkich na całej kuli ziemskiej, na całej ziemi, serdecznie pozdrawiam wszystkie kraje, w których żyją eksowie, czyli byli świadkowie Jehowy. Serdecznie wszystkich was pozdrawiam i dziękuję za waszą pracę. Sławomirze, no szkoda, masz rację, szkoda i mnie też jest szkoda, ale no cóż. No cóż, Sławomirze Grusiecki. Ludzie muszą sami zacząć myśleć. I muszą sami po prostu, znaczy sami. No my jesteśmy od tego, żeby im pomagać, ale nic na siłę. Nic na siłę. Ewo, mówisz Mateusza 23:14. Pożerają domy wdów w Biblii. Jeśli ci nie ma tego wersetu? Nie ma? Naprawdę nie ma tego wersetu? Muszę sprawdzić. Poczekajcie chwilę. Jeszcze. Już jestem, drodzy. Już jestem. Już jestem. Przekład Dąbrowskiego. Stary przekład Dąbrowskiego. Kiedyś pokazywałem właśnie rok wydany w listopadzie 1952 rok. Tu jest w stopce redakcyjnej podana data 1952 listopad. Więc mówisz tutaj Ewo 23:14 Mateusza. Już idziemy, już sprawdzam. Dwadzieścia trzy czternaście jest. Tak, Dąbrowski, pan Dąbrowski pisze tak.
Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że obiadacie domy wdów pod pozorem długich modlitw, dlatego spotka was wyrok surowy. Jest ten werset. Ale sprawdzam teraz, mówię sprawdzam, a to jest właśnie ta stara, czarna, Westcotta i Horta i Grebera, to jest to tłumaczenie. I dziewa, jak to mówią starzy górole, ma... jest. Nie ma! Faktycznie nie ma! Kurde, nie ma! Ewo, nie ma! Jest kreska! Ha, ha! Eureka! Jest kreska! Nie ma! Ja tutaj zaznaczę tutaj wykrzyknikiem takim. Nie ma tego wersetu, faktycznie! Nie ma! Nie ma! Tutaj go podkreśliłem. Nie ma! 23:14. Pokazuję wam do kamery. Nie ma tego wersetu! Luty mój! Ha! No właśnie! No właśnie! W Poznańskiej też nie ma. Tak, nie ma już od wielu lat. No, ale czy jest w Gdańskiej? Mam gdański przykład. Czy jest w Gdańskiej? Zobaczymy. Zobaczymy, czy jest w Gdańskiej. Dwadzieścia cztery, czternaście. Biada wam nauczeni w piśmie. Nauczeni w piśmie, nie uczeni, tylko nauczeni w piśmie, tak tutaj podaje. I faryzeuszowie obłudni, iż pożeracie domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw, dlatego cięższy sąd odniesiecie. Biblia Gdańska ma Biblia Gdańska, ten najstarszy język Biblii Gdańskiej. Fajnie, dzięki. Dzięki ci naprawdę za to, że Ewo Kosowska, za to, że powiem ci wprost, tyle lat byłem tam, nie wiedziałem, że nie ma tego wersetu w tym przekładzie Biblii. Nie mówię o poznańskiej, bo poznańskiej nie znałem, nie miałem tego przekładu, ale ten przekład przecież mam. I nie wiedziałem, że tego wersetu nie ma. Możliwe, że czytałem, ale nie zwróciłem na to uwagi, nie porównałem. Dlatego z całego serca ci dziękuję, że zwróciłaś mi na to uwagę. Naprawdę chylę czoła, bo widzisz, i dlatego jesteście potrzebni, Ewo. I inni, opti, jesteście potrzebni, Jarku, i inni, jesteście naprawdę potrzebni, żeby wspierać i pomagać sobie nawzajem, a także innym ludziom. Otóż to sprawdzę, Ewo, wiesz? Wiesz co, ja se to skopiuję. Ja sobie to skopiuję i sobie to przeniosę na do notatnika. Ja sobie to sprawdzę później, wiesz? Ewa, bardzo świetnie.
Bardzo dobrze, ja sobie to już zapisuję. Już jestem. Ja sobie to zapisałem, ja sobie to skopiowałem. Dziękuję ci, Ewuniu. Jak chcesz ze mną nawiązać kontakt, zajrzyj na kanał, znaczy się na tam informacje, tam jest adres mailowy na mój kanał. Tam po prostu sobie możemy nawiązać kontakt. Okej, okay, moi drodzy, do zobaczenia wszystkim, do widzenia. Wszystkiego dobrego wam życzę, dobrej nocy wszystkim. Wypocznijcie. Mam nadzieję, że spotkamy się. Słuchajcie, i tak jak już mówiłem poprzednio, bo Ewa mi tutaj po prostu taką zagwóstkę zrobiła z tym wersetem. I tutaj widzę, że Lisu też podaje informacje odnośnie brakujących wersetów. Bardzo ciekawy, intrygujący temat, ale zwrócę się do was w tym sensie, że chcę was poinformować. Nie chcę codziennie robić live'ów i tak nie będzie, że będę codziennie robił live'y, ponieważ nie o to chodzi. Kwestia jest tego rodzaju, żeby te live'y miały swój wymiar wiedzy i swój wymiar właściwości. W tym znaczeniu, żebyście mieli tak samo czas na przemyślanie, rozważenie, no i zapoznawania się z blogiem Jędrusiowym. Poprosiłem was na poprzednim live'ie o odniesienie się do jego felietonów. Mam nadzieję, że to w jakimś tam czasie nastąpi. Także zapraszam was do bloga Jędrusiowego. Naprawdę warto. No i trzymajcie się i życzę wam dużo zdrowia. Niechaj niebo wam błogosławi, moi bracia i siostry, w Chrystusie Jezusie, w jego imieniu. No i wszystkim moim pozostałym znajomym, prawdziwym znajomym, życzliwym znajomym i przyjaciołom. Naprawdę. Trzymajcie się, moi drodzy. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, pomyślę. Nie obiecuję wam, że jutro będzie, ale w niedzielę postaram się zrobić na pewno, bo chciałbym też taki materiał przygotować dla was. Ale i też mam prośbę, żebyście również i wy dzielili się ze mną waszymi spostrzeżeniami, waszymi wnioskami, bo nie tylko ja wam, ale i również wy dla mnie. Proszę was, jestem ciekaw waszego zdania w ogóle. Co wy o tym myślicie? Co przedstawiam tutaj na live'ach czy też filmach? Bo zaniedbałem trochę filmy na YouTubie i chciałbym po prostu się też zająć pewnymi filmami. Czyli tak, żeby to było zrównoważone. Więc trzymajcie się, moi drodzy, wszystkiego najlepszego. No to pyrsk roztomili ludkowie.